Właśnie przyszła moja paczka z Adidasa i w domu wam zrobię unboxing. Swoją drugą paczkę, ona jest taka, myślę, że będzie trochę większa, bo w środku jest plecak, który miał niby być na ileś tam litrów. Okazało się jednak, że ten plecak po prostu był zgięty na pół, a jak wygląda, dowiecie się już za chwilę. W ogóle łącznie za całą paczkę zapłaciłam około 170 zł i kupowałam rzeczy z outletu, czyli rzeczy po prostu na promocji. I Adidas jest znany z butów, a nie mam ani jednych butów w tym, więc super. W ogóle mało jest tam rzeczy, no ale stwierdziłam, że to nagram. Nagrywam to po raz trzeci. Generalnie pierwszy raz nagrywałam rano ten cały haul. Drugi raz nagrywałam przed chwilą z moją siostrą, ale ona obiecała, że będzie robić content, a była dość niemiła. Przedem po prostu jestem senna. No to po co chciałaś się zgłaszać do odcinka? Specjalnie dla ciebie skasowałam drugą część, pierwszą. To co nagrywam rano specjalnie skasowałam, bo myślałam, że teraz Magusia nagrywa, a ona powiedziała, no generalnie nie robię kontentu i nieważne, po prostu nagrywam to dlatego trzeci raz. A więc tutaj mamy plecak Adidasa, widzicie to w odwrotnym. Właśnie, przepraszam, bo jakby co, to mam taki głos i w ogóle, dlatego że po prostu się przeziębiłam. I rano jak nagrywałam wstęp, to nie miałam takiego głosu, bo to 3 godziny temu w sumie się przeziębiłam. W sensie, no, miałam 37,2 temperatury. Dobra, a więc mamy dwie paczki, po 3 skarpetki, czyli mam 6 skarpetek. Podwójne, jak, w sensie jakby, no wiecie, bo to są dwie takie same paczki, więc mam dwie pary czarnych, dwie pary białych i dwie pary szarych. Tak, bo tutaj i tu. No, a więc ja tu generalnie mam S-kę, ale w sumie tylko dlatego, że nie wiem w sumie dlaczego. To jest 37-39. A, no to tylko dlatego, że miałam wziąć większy rozmiar, ale w końcu nie wzięłam. Ale przymierzałam je i są dobre mimo wszystko, bo ja zwykle mam rozmiar 39, a tu jest od 37 do 39. Czyli wiecie, że są na tyle rozciągliwe, że mogą być i dla takiej stopy, i dla 38, i dla takiej. No, po prostu dla każdej z tych trzech. No, ale jakbym następnym razem zamawiała, to bym wzięła już te większe. Chociaż myślę, że raczej stopy już nie będą rosły, ale też to są takie niby stopki. To są takie większe stopki. Mogę wam pokazać, w sumie to może być trochę dziwne, ale okej. Dobra, może nie, ale kurde, dobra, jeszcze mam dres. Nie, ale wiecie, co ja w ogóle robię ze swoim życiem? To ja nie wiem, ale chodzi mi po prostu o to, że ja ogólnie noszę takie skarpetki, że nie lubię takich dłuższych, tylko najczęściej takie. A one wychodziły 38 zł za taki jeden wielopak, czyli około 12 zł za jedną parę, co jest dość dobrą ceną jak na skarpetki, takie zwykłe, a to są jeszcze markowe z Adidasa, więc tym bardziej fajnie, a zwykle były za 50 coś, czyli zwykle by wychodziły no dość sporo drożej. Za 55 chyba. To dwie dychy drożej, dwa podzielić na trzy. No nie wiem, w każdym razie tak z jakieś, no, 18 zł za parę wychodziłoby, to już było duże. A 12 to jest jeszcze git. A co do tego plecaka jeszcze powiem. Już w końcu nie wiem, czy pokazałam wam, czy nie, bo w pierwszej części pokazywałam tym z Małgosią, a tak to nie wiem. Ale chyba nie. Także wam i tak pokażę, nawet jak pokazywałam już. Dobra, kurde. Najwyżej wytnę to, okej. A więc ma taką przegródkę o tutaj i czekajcie, to jest na przykład do szkoły, na wycieczki, po prostu wszędzie, wszędzie, gdzie potrzebujecie aż tyle rzeczy, no oczywiście, no bo mam też taki mały, mniejszy plecak od kuzynki, pozdrawiam, i cały czas go noszę, więc no. Teraz będę nosiła na przemian z tym, jak będę potrzebowała więcej rzeczy, to będę ten nosiła. No tutaj generalnie można schować, jak idziecie na przykład do szkoły, to piórnik albo coś do jedzenia. No a tutaj, wiecie, książki, tutaj macie osobną komorę, albo no na przykład laptop nawet tutaj mógłby się zmieścić, to no mi też się przyda, jak będę na przykład gdzieś laptopem szła, albo no jak chodzę teraz na takie zajęcia zuby, chociaż nie wiem, czy jutro pójdę, mam nadzieję, że pójdę. No nie, by było tak słabo, jakbym nie poszła, żeby było tak fajnie. No nie wiem, ale nie wiem, czy pójdę, mam nadzieję, że mi przejdzie do jutra. A to mój tata kaszle, ja to właśnie od niego się zaraziłam. Jedna tata. Pozdrawiam. Także co ja mówiłam, już straciłam wątek. Chciałam powiedzieć, że
No wtedy jak będę szła na tą zumbę, to też tutaj mi się zmieszczą buty na przebranie i wszystko na spokojnie mi się zmieści. Bo tak pomyślałam pożyczać plecak od mamy, bo nie miałam własnego. Mój własny jest dziecinny, bo mam taki pomarańczowo, niebiesko, różowo, coś tam. W ogóle takie kolorowe kratki, jakieś wzorki, no nie no, po prostu mi się już nie podobało. A ten mi się bardzo podoba, także... No, podoba mi się po prostu i się cieszę z niego. Tutaj jeszcze ma z boku przegródkę na picie. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten plecak. Nie wiedziałam, że aż się na 5 minut rozbawić o plecaku z Adidasa. No kurczę, bo tą pierwszą wersję, co nagrywałam, to ona była mega krótka. Ona trwała 2 minuty na pokazanie całości. I by wyszło, że odcinek będzie trwał 2 minuty. Także mega fascynujące, wiem. No jeszcze na szybko wam dopowiem, no bo już nie ma co jakoś bardzo przedłużać, że te skarpetki właśnie można było też wziąć same czarne albo same białe. Samych szarych nie widziałam. O, jeszcze chyba wam wspominałam w sumie na początku, że te rzeczy, które kupiłam, są z outletu, ale mogę wam w sumie teraz wytłumaczyć troszkę, tak ogólnie wytłumaczyć na szybko, na czym to polega. Na czym to polega? A więc polega to ogólnie na tym, że po prostu na stronie adidas.com, jak wchodzicie, tam są różne zakładki, kobiety, mężczyźni, buty sezonowe i promocje, albo outlet, bo nie wiem w sumie, albo to się nazywa promocja, albo outlet. No i jak to wejdziecie, to możecie sobie posegregować na przykład od najniższej ceny i tak dalej. I macie wszystkie rzeczy, które są na promocjach, a promocje są nawet do minus 50%. Ja te skarpetki chyba były minus 40%, więc no prawie za pół ceny. Prawie, no bo jednak minus 40, a nie minus 50. To w sumie jest różnica. No ale... no ale i tak duża promocja. I to jest oryginalny Adidas na oryginalnej stronie, także macie pewność, że to jest oryginalne i że was nikt nie oszuka, nic takiego. Jak patrzyłam na ten plecak na Allegro, bo on był przeceniony chyba ze 120 na 77, jakoś tak. Jak patrzyłam na niego na Allegro, to on zaczynał się od 120 albo od 100, no w każdym razie powyżej 100 na pewno. Także też oszczędzacie. I jeżeli się za darmo zarejestrujecie w klubie Adidas, to macie każdą, za każdą kwotą macie wysyłkę za darmo, bo jak się nie zarejestrujecie, to musicie płacić za dostawę, chyba że zrobicie zakupy za 100 albo 7 dych, już nie pamiętam, chyba 7 dych, czy jakoś tak. Albo 200, nie mam pojęcia, no wiem, że ileś tam trzeba zapłacić. W sensie, no, że ileś tam trzeba kupić tych rzeczy, żeby mieć darmową wysyłkę. Dobra, już się tak rozgadałam, ja nie mogę. Dobra, no to będę już chyba kończyła ten odcinek, bo już mega długo przedłużyłam. Ale no ogólnie polecam i to nie jest żadne sponsorowane, nic takiego, po prostu ja od zawsze jakoś tak lubię Adidasa. Też jeżeli chodzi o buty, też go uwielbiam i zawsze właśnie kupuję na promocjach, a przez stronę internetową kupowałam w sumie po raz pierwszy. Idealne zakończenie odcinka, ok? Idealne. Dobra, także dziękuję za oglądanie, no i trzymajcie się, pa! I subskrybujcie i lajkujcie, oczywiście. No bo was to nie kosztuje, nie są to co? Co mi szczędzicie? Jak obejrzeliście film do końca, to co mi szczędzicie? Co? Dobra, nie musicie. Dobra, pa!